że trener trochę mnie gdzieś tak stopuje, chociaż mówię teraz już coraz mniej niż wcześniej, ale jeszcze się zdarza. Też powiedzmy, że mam jakieś tam rezerwy siłowe i tak dalej, bo myślę, że nie chcę rzucić wszystkiego na jedną kartę, tylko gdzieś tam cały czas zostawić rezerwy, bo jednak no, myślę, że mam jeszcze te 5 lat biegania przed sobą, mam nadzieję. Te 25 lat, jak mam teraz, to często u zawodników, u lekkoatletów jest taki prime time, więc mam nadzieję, że u mnie też tak będzie i chciałabym to wykorzystać, a nie potem sobie pluć w brodę, że już jest za późno. Olsztyński klimat sprzyja treningom. Bardzo. Budowaniu formy mistrzowskiej. Zrobiłam ostatnio na obozie chyba z 2 życiówki rodzaj. Także szybki tartan, tylko żeby to się przełożyło do wody. Z jednej strony park, właśnie z drugiej strony park, więc... A tak jak miałabyś wybrać rodzinne strony, czy tutaj Olsztyn? Nie wiem, wiesz co, zawsze myślałam, że raczej bym chciała bliżej siebie mieszkać, ale w sumie no, od kiedy mieszkam tutaj bardzo mi się podoba, naprawdę. Jeżeli chodzi o Olsztyn, to jest taki mój klimat zdecydowanie, bo jest wszystko co potrzeba, bo jest jakaś galeria, są wszystkie sklepy, bo to jednak duże miasto, ale nie ma tłoku. I jest dużo jezior, bo na przykład mieszkamy w Wrocławiu i Wrocław też mi się bardzo podobał, ale no tam było dużo bardziej tłoczno i na przykład dla mnie to było jakieś strasznie dziwne, że jest 30 stopni, a ja nie mogę jechać nad żadną wodę, bo tam nie ma wody w ogóle nigdzie. To było dla mnie tak, bo jednak u mnie no w Lubuskim też jest dużo tych jezior i dla mnie to było takie naturalne, że po szkole na rowerku czy coś sobie po prostu jechałam nad jezioro, a nagle we Wrocławiu no nie istnieje coś takiego. Akurat ja częściej chodzę kąpać mojego psa w jeziorze niż siebie. No bo ja tutaj to tak, no dla mnie to jest za zimno, nie? Ja jednak lubię ciepłe klimaty, ale nóżki pomoczę, ona sobie wejdzie, wszyscy zadowoleni, nie? Kawa? Jaka? Flat white. Czarna? Nie. Biała. Flat white. Flat white. Biała. Czyli białe mieszkanie, tak? Tak, dokładnie. Z białej ściany? Tak, tak. Tak macie w domu? No, wszystkie ściany białe. Flat white. No, dokładnie. I wszystkie meble prawie czarne. Jestem fanką siadań na mieście. Tak? Mhm. Często wychodzicie na... Nie. Nie, no tutaj nie, bo zazwyczaj bierzemy catering, jak jesteśmy w domu. Ale jak jesteśmy gdzieś na mieście, znaczy na mieście, jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, to zdarza się. Która to moja? Zgaduła. Tak? Nie. Tak? Zawiodła się intuicja. No bo tamto już brałeś, myślałam, że to jakiś znak. Jakieś inne aktywności poza treningami, które są wam potrzebne do uprawiania waszych konkurencji? No ja sobie lubię pojeździć na rowerze, ale bardzo rekreacyjnie. Raczej to mnie wyprzedzają, że tak powiem, starsze panie na tym rowerze. No bardzo rekreacyjnie. Nie za bardzo lubię jeździć na rowerze, bo mnie po prostu boli pupa, że tak powiem. I mam już nawet takie spodenki na rower, ale z to... Ale i tak, no nie, ciężko jest. Więc ja sobie tak lubię pojeździć, zatrzymać się, pojeździć, ale to bardzo rekreacyjnie właśnie. Ja lubię jeździć na rolkach, ale nie, na razie nie jeżdżę. W ogóle nawet nie kupiłam tutaj do Olsztyna, bo że tak powiem, no wtedy, kiedy jest ciepło, to właśnie najwięcej nas nie ma, a potem no, to już tak na rolkach średniej. To teraz rozwiejemy wątpliwości i powiemy, jak jest. Czy to ty jesteś bardziej rozpoznawalna niż Konrad, czy Konrad bardziej niż ty, bo każdy z was ma inne zdanie na tę sytuację. Nie, bo myślę, że na pewno to się trochę zmieniło, no bo jak zaczęliśmy być razem, czyli 5 lat temu. Kawał czasu. Tak, kawał czasu. No to myślę, że byłam trochę mniej popularna niż jestem teraz. Zresztą nawet pokazują tam media społecznościowe czy coś. Też miałam zdecydowanie mniej osiągnięć niż teraz, więc można powiedzieć, że myślę, że on wtedy był zdecydowanie bardziej rozpoznawalny. Ale myślę, że teraz jesteśmy na podobnym poziomie. Generalnie też mam takie wrażenie, że ludzie często nas poznają, jak idziemy razem. No bo wiesz o co chodzi, jesteśmy też parą, on jest bardzo charakterystyczny, więc jak już go poznają, to wiedzą, że ja jestem obok, albo odwrotnie, że jak mnie poznają, to wiedzą, że on jest obok, bo wiedzą też, że jesteśmy razem. No raczej nie ukrywamy tego, więc wszyscy wiedzą, że jesteśmy parą. Więc myślę, że najczęściej nas poznają po prostu razem. No ale myślę, że w tych okolicach to jednak on jest bardziej popularny niż ja, no bo cały szczyt, no jednak Olsztyn, no to on pochodzi z tych rejonów i tutaj go ludzie zdecydowanie poznają. Poszliśmy do sklepu tutaj, już nie pamiętam jakiego, ale właśnie w Olsztynie generalnie. No i jakiś pan poznał nas, czyli mnie, nie wiem, i podszedł do mnie i w ogóle to było chyba po tamtym sezonie. I on tak podchodził, mówił: pani Natalio, moje wielkie gratulacje, jest pani super. Wiesz, w ogóle tam z 5 minut mi mówił, że jestem w ogóle super i fantastyczna. No i ja mówię, że dziękuję, dziękuję. I Konrad stał obok i on tak skończył i on mówi: no, ty też. I może co?
Czy tam tobie też, że gratulacje, nie? I tak tylko ja mówię, Boże. No i takie śmieszne to było właśnie. Kibice oczekują więcej, ciągle jestem gdzieś tam porównywana, ciągle się pytałem, nie wiem, kiedy rekord Polski, kiedy się do niego zbliży, więc na pewno to czuć. Ale ja sama nie nakładam na siebie presji, ja naprawdę jakby czuję się dobrze na tych treningach, świetnie się bawię, pomimo tego, że bardzo się męczę, ale naprawdę sprawiają mi one dużą przyjemność i też super się czuję na startach, po prostu jakby kocham to, co robię i nie staram się myśleć o tym, że coś muszę, tylko robię to dla siebie i jak mi to wychodzi, to jestem bardzo zadowolona. Jak wygląda twój taki czas, kiedy odpoczywasz? Uciekasz do domu, zamykasz się tam na cztery spusty tak. I leżysz w łóżku? Nie, nie leżę w łóżku. Nie za bardzo lubię leżeć w łóżku. No ale to zależy, wiadomo, czy też jestem sama, czy tam z Konradem, bo na przykład no, ja w ogóle strasznie lubię spacerować i strasznie lubię chodzić z moim psem, więc czasami sobie idę na dłuższy spacer na przykład z psem i z Konradem, jak mam ochotę. Nie no, więc czasem... Potem to będzie zakładał, że Konrad nie za bardzo lubi spacerować. No mniej lubi, ale chodzi ze mną też jednak jakby poświęca się, że tak powiem, chodzi ze mną na spacerki. Pewnie bardziej dla mnie, żeby sprawić mi przyjemność, ale też chodzi. Ja ogólnie ciągle planuję swoją przyszłość, to znaczy ciągle planuję wszystko i ciągle myślę o tym, a jeżeli chodzi o starty, to właśnie tak nie mam. Myślę, że to też mi się zmieniło, wcześniej miałam inaczej, a teraz po prostu naprawdę cieszę się z tego, co mam. Staram się cieszyć każdym startem, skupiać się na tym właśnie, co mam tu i teraz i tak jakoś do tego podchodzę. Ale czasami niestety te plany trzeba zmienić, no cóż, no jakby takie jest życie i nie jestem tak, już nie podchodzę do tego tak sztywno jak kiedyś. Kiedyś mnie to bardzo stresowało, że tak powiem, że jak już miałam coś zaplanowane i musiałam coś zmienić, to byłam cała taka nerwowa, że tak powiem. Bo coś szło nie po mojej myśli, ale teraz już się chyba do tego przyzwyczaiłam, bo myślę, że też jest tego coraz więcej i Konrad też tak ma, że faktycznie on jakoś tak trochę lżej do tego podchodzi. Myślę, że on mnie trochę tego nauczył i teraz jest lepiej. Chciałabym sobie odbić to Eugene, bo no gdzieś tam, może nie siedzi ono mi z tyłu głowy, ale na pewno jest mi przykro z tego powodu, co się tam stało. Wiem, jaki czas dawał tam medal, nie wiem ile biegałam później, więc nie wiem, czy kiedyś to się jeszcze powtórzy, żeby był taki poziom, można powiedzieć, słaby. No nie był słaby, ale powiedzmy był osiągalny dla mnie. W Budapeszcie już bym chciała pokazać na pewno coś więcej niż Eugene. Co to tak naprawdę będę się zastanawiała w sezonie, bo nie wiem ile ja pobiegnę, nie wiem ile moje rywalki pobiegną. Na pewno na tą chwilę chciałabym być w finale. Tak jak mówię, reszta też trochę zależy od moich rywalek, więc zobaczymy, co tutaj będzie się działo w sezonie. Sushi, które jakby masz od razu na wynos, w sensie szybko i jest smaczne. Nie trzeba jeść pałeczkami. No nie, a ja nie umiem jeść pałeczkami w ogóle. Jak ja jem sushi takie w kawałkach, to jem rękoma po prostu. A jak jesz na przykład... A, nigiri też jesz tak. Rękoma? Wszystko jem rękoma. Myślę, że widelcem to by było większa fupa. Królowie też kiedyś jedli rękoma i nikt się nie czepiał, nie? No, ale wydaje mi się, że w Japonii też jest taka kultura, że czasami sushi jedną rękoma. Nie wiem, czy wszędzie, ale... Nie byłem w Japonii. No ja byłam, ale nie widziałam. Chyba, że nie skupiona na zdobywaniu medalu. Thank you.